Witam Cię kolejny raz w kolejnym odcinku MLM bez tajemnic, 46 odcinek dzisiaj. Temat, metody kopiuj wklej dawno już minęły. Te metody już nie działają. Po prostu spotykam się bardzo często, ludzie wysyłają do mnie wiadomości po prostu dokładnie tej samej treści. Często zdarza się nawet, że imię jest pomylone, bo jest nawet wysłane imię metodą kopiuj wklej. Jeżeli tak robisz, przestań to robić, bo to po prostu nie działa. Być może jesteś taką osobą, która też otrzymała od kilku osób dokładnie tą samą treść, tą samą wiadomość. I powiem tak, w niektórych projektach po prostu liderzy tak uczą, po prostu dają gotowe jakby skrypty, rozmowy, mówią skopiuj, wklej, wyślij po prostu innym osobom i one się zaciekawią. Powiem tak, to już nie działa. Ta metoda działała kilka lat temu, kiedy po prostu, można powiedzieć, mniejszość działała w internecie. Kiedy nastały czasy pandemii, strandemii i tego typu, wiele ludzi przeniosło się do internetu. Wiele ludzi zapragnęło działać w internecie, ponieważ zamknęła im się droga tradycyjnego działania, czyli tej metody spotkań, kiedy nas zamykali w domach. Ludzie chcieli budować marketing sieciowy, jednak po prostu brakowało wiedzy. Osoby, które chciały przejść na szybkiego, gdzieś tam liderzy skonstruowali jakieś skrypty, rozdali swoim ludziom i mówili dawaj, wskakuj i po prostu rób tą metodą kopiuj, wklej i szybko zbudujesz biznes. Okazuje się, że te metody gdzieś tam na początku troszkę działały, teraz już totalnie nie działają. Jeżeli działasz taką metodą, przestań to robić, bo po prostu zmęczysz się, a nie będziesz miała żadnych efektów. Dzisiaj to co działało w przeszłości, dzisiaj już jest nieaktualne. Bardzo wiele rzeczy, oczywiście będą i są schematy działania ponadczasowe, które nigdy nie przeminą, ale nie możemy pozbawić treści i działania człowieczeństwa. Moi drodzy, ludzie w marketingu sieciowym chcą działać z prawdziwymi ludźmi, chcą działać z autentycznymi ludźmi, chcą działać przede wszystkim z drugim człowiekiem. To nie tylko pokazanie firmy, pokazanie biznesu, pokazanie produktu i tak dalej jest ważne. Witaj Halinka, fajnie, że jesteś. Trzeba ludziom dać siebie, dać człowieka prawdziwego. Jeżeli ja do kogoś piszę, do kogoś się nagrywam, do kogoś z kimś komunikuję, to ja komunikuję konkretnie z tą osobą. I to jest ta różnica, gdzie Czarlini też mówi to w swojej książce Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. Nie będę teraz dawał Tobie takich naprawdę smaczków, takich po prostu, które u mnie działają, bo oczywiście zostawiam to dla siebie, dla mojego zespołu i oczywiście ja uczę swoich ludzi, jak we właściwy sposób działać. Ja to daję, ale tutaj publicznie nie dam, to jest wiedza warta miliony. Wróć do książki Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. Polecam tą książkę, bo ona u mnie zmieniła naprawdę bardzo dużo. Nauczyła mnie, jak komunikować się z ludźmi, jak z nimi rozmawiać, jak po prostu prowadzić dialog, a nie monolog. Czy zdarza Ci się tak, że wysyłasz właśnie do kogoś wiadomość i ktoś ani nawet się nie odzywa, widzisz, że odczytał, odsłuchał, ale po prostu nie ma reakcji. Jeżeli coś takiego jest, to znaczy, że albo za szybko przeszedłeś do biznesu, nie zbudowałeś z tym człowiekiem relacji, a ta relacja jest kluczem do po prostu do dobrej komunikacji. Żeby ta komunikacja się pojawiła, musimy zacząć od po prostu rozmów na płaszczyźnie neutralnej. Zapoznać się ze sobą, poznać po prostu jej potrzeby dzisiejsze. Ludzie nieraz mówią, że trzeba znaleźć ten czerwony guzik. Możemy szukać czerwonego guzika. Jeżeli znajdę potrzeby człowieka i mam dla tego człowieka rozwiązanie, a powiem tak, nie zawsze znajdziemy rozwiązanie, bo jeżeli dzisiaj człowiek ma, nie wiem, wyzwanie w temacie przykładowo, na którym się nie znam, to jak ja mu mogę dać rozwiązanie? Powiem, oczywiście, no przykro mi, że Ciebie to spotkało, ale przykładowo, kurczę, nie jestem w tym specjalistą, nie jestem w tym po prostu tutaj człowiekiem, który się zna na tym i ja Tobie tego nie pokażę. Myślę, że ten deszcz nie zakłóca troszeczkę przekazu mojego. Myślę, że na tyle głośno mówię, że po prostu ten deszczyk tutaj, który sobie tam dźwięczy o blachę u góry, nie robi hałasu. Halinka pisze właśnie, warto przeczytać tą książkę, bardzo wartościowa. Tak, nie wystarczy jej przeczytać, tą książkę trzeba studiować, moi drodzy. To jest, powiem tak, jeżeli chodzi o samorozwój, jeżeli chodzi o samokształcenie, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się wydarzy w naszym życiu, co
po prostu wiedzę, którą zdobywamy, jak ją po prostu przełożymy na nasze działanie, na nasze rezultaty. Bo tylko wiedza wdrożona w działanie, natychmiastowo, od razu po jej zdobyciu, przynosi mierzalne rezultaty. A wiele ludzi czyta książkę jedną, drugą, piątą, dziesiątą, mówi bardzo często po przeczytaniu: fajna książka, wow, zajebiście tam autor pisał, ale kurde smaczki, kurde, dawno nie czytałem tak dobrej książki, ale mnie ta książka wciągnęła. Tylko co się dalej pojawia? Bardzo często nie ma działania. Moi drodzy, samorozwój jest mega ważny, ale nie popadajmy w szaforozwój, że zdobywamy wiedzę, ale jej nie wdrażamy. Szkolenia są ważne, żeby zdobyć tą wiedzę. To jest ten warsztat, na którym ostrzymy piłę. Bo wyobraź sobie teraz, ja to daję taki przykład na ostatnim szkoleniu dla mojego zespołu. Czy kiedy zarabiamy pieniądze po prostu w jakimkolwiek biznesie? Oczywiście, żeby zarabiać, musimy się najpierw nauczyć robić tego biznesu. Jakiegokolwiek, czy to będzie network marketing, czy to będzie tradycyjny biznes, dopóki się go nie nauczysz robić, nie będziesz zarabiał przyzwoitych pieniędzy. Skąd to wiem? 23 lata prowadziłem tradycyjną działalność gospodarczą, czyli tradycyjny biznes. I wiem doskonale, kiedy nie miałem wiedzy, nie miałem umiejętności pewnych, no z tymi pieniędzmi tam różnie było. Jakieś tam się pojawiały, ale po prostu nie było to tyle, żeby po prostu zaspokoiło, można powiedzieć, moje potrzeby, mój głód, żeby ten biznes zarabiał na siebie, a co dopiero, żeby przynosił mi zyski. Dlatego to jest mega ważne, żeby się nauczyć we właściwy sposób robić każdy z biznesów. I musimy zdobyć wiedzę, musimy ją wdrażać krok po kroku, my to musimy studiować. Nie da się przeczytać raz książki i od razu powiedzieć: o, teraz to ja już jestem mistrzem. No nie. Trzeba rozdział po rozdziale czytać daną książkę i wdrażać, 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 wdrażać i jeszcze raz wdrażać. A żeby to wdrażać, musimy praktykować. Musimy nieraz kilka rzeczy, za przeproszeniem, spieprzyć po drodze, ale tylko podczas tego praktykowania, podczas tych, można powiedzieć, prób, które gdzieś tam pójdą nie tak. Wtedy się nauczymy. Wtedy zdobędziemy po prostu doświadczenie, praktykę i wtedy okej, uczymy się też na własnych błędach, ale inaczej się nie nauczymy. To nie jest tak, że spotkamy mentora i od razu bezbłędnie przejdziemy od zera do milionera. Nie, nie ma takich osób, które by przeszły po prostu taką pochylnią prostą. Nie, to będzie sinusoida, tylko jeżeli będziemy się rozwijać, będziemy uczyć się nowych umiejętności, będziemy je wdrażać, to ta sinusoida będzie wyglądała tak, coraz wyżej, będziemy wpadać w te dołki, będą spadki, ale będziemy się piąć do góry. Droga na szczyt nie jest prosta. Jeżeli byłeś kiedyś w górach, wychodziłeś na jakikolwiek szczyt, czy ta droga była taka prosta do góry, choćby szczyt był jakikolwiek, taki pochył, czy taki pochył, ta droga była z górki pod górkę, gdzieś tam trzeba obejść, nieraz trzeba obejść bardzo daleko, żeby wyjść kawałek wyżej. Bo przykładowo tu jest stroma ściana i żeby ją obejść, trzeba po prostu zrobić długi odcinek. I to samo jest w biznesie. Nieraz, żeby przejść z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C, musimy nieraz pokonać po prostu różne przeszkody albo obejść te przeszkody, które się pojawiają. Albo z tych przeszkód zbudować po prostu kładkę, most. I to jest właśnie ważne, moi drodzy. Więc nie działajmy metodą kopiuj-wklej, bo to nie przynosi dzisiaj żadnych rezultatów. Wręcz odgonisz od ciebie ludzi. Będziesz ich po prostu odsyłał po prostu tam, gdzie do nich już nie dotrzesz. Oczywiście, każdy, można, jak to się mówi, nie ma spalonych kontaktów, nie ma czegoś, czego nie da się naprawić. Tylko po co ty masz naprawiać, jak lepiej po prostu zrobić to od razu dobrze. Więc zastanów się, czy ta metoda kopiuj-wklej działa jeszcze u ciebie, czy po prostu zastanów się, czy jeżeli do jednej osoby, 5 osób z twojego zespołu, bo przecież mamy różnych wspólnych znajomych, którzy nie działają z nami. Jeżeli 5 osób wyśle dokładnie tą samą wiadomość, toczka w toczkę, literka w literkę, zdanie w zdanie, wyśle do tej jednej osoby 5 osób tą samą wiadomość, to co ta osoba pomyśli? Jeżeli ty otrzymałeś kiedyś od kilku osób taką wiadomość, jak sobie to pomyślałeś? Jeżeli jeszcze nie otrzymałeś, wszystko przed tobą, bo jest to możliwe, że otrzymasz takie wiadomości, które będą właśnie zastosowane metodą kopiuj-wklej. Nie rób tego, nie działaj tym sposobem, bo ten sposób nie przynosi rezultatów. Z tym ciebie zostawiam na weekend. Przemyśl to, przemyśl swoje działania. Jeżeli po prostu dzisiaj ci biznes nie idzie, zacznij się uczyć od ludzi, którzy mają dzisiaj rezultaty, którzy budują potężne zespoły, budują zespoły, które zwyciężają. Ja bynajmniej takie zespoły buduję. Nie musisz się uczyć ode mnie. Ucz się od kogokolwiek, ale ucz się właściwego działania, właściwych rzeczy,
Możesz oczywiście kupić na zewnętrznym rynku szkolenia, możesz też być w zespole osób, które działają Ci skutecznie, działają, można powiedzieć, 100% online. My dzisiaj tworzymy taki zespół, gdzie po prostu możesz się uczyć od najlepszych z najlepszych w branży. Pokazujemy po prostu skuteczną drogę działania, dlatego też w 3 miesiące zbudowaliśmy razem zespół tutaj z moim liderem. Zbudowaliśmy zespół, który liczy prawie 4000 osób. 3 miesiące. 3 miesiące. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Sam sobie daję odpowiedź. Ja sam osobiście w przeciągu tych 3 miesięcy zbudowałem zespół liczący blisko 1500 osób. Osobiście wprowadziłem do projektu prawie 50 osób w 3 miesiące. Jeżeli chcesz się tego uczyć, bądź tam, gdzie są skuteczni ludzie, którzy uczą. I co najważniejsze, to nie chodzi o moje wyniki, nie chodzi o wyniki mojego lidera. Chodzi o wyniki mojego zespołu, bo ja wprowadziłem tylko 50 osób. 50 osób w 3 miesiące. Ale nauczyłem tego samego inne osoby. Ktoś wprowadził 2, ktoś wprowadził 5, ktoś wprowadził 10. Są osoby u mnie w zespole, które wprowadziły też już, mimo tego, że nie działały wcześniej online. Nie miały tych umiejętności, ale postanowiły się tego nauczyć i na chwilę obecną wprowadziły po 20, po 30 osób. Wow, da się. Tylko trzeba wykonać właściwe ruchy, właściwą pracę, opartą o właściwe działania, o skuteczne działania. I to Tobie polecam. Ucz się właściwych rzeczy, bo wtedy będziesz miał właściwe rezultaty, które bardzo często nawet zaskoczą samego Ciebie. I tego Ci życzę z całego serca. Pozdrawiam Cię. Miej cudowny dzień. Nie tylko dzisiejszy, ale każdy kolejny. I tak jak mówię, działaj z ludźmi, którzy nauczą Ciebie skutecznego działania. Pod warunkiem, że sam się tego chcesz nauczyć, bo to jest klucz. Pozdrawiam Cię. Ciao.